Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kroniki Włóczykija. Dzisiaj miał być film czysto unboxing na nasz serial na YouTubie Otwieraczek. No niestety paczkę otworzyliśmy, kilka razy to nagrywaliśmy i za pierwszym razem było złe oświetlenie, za drugim razem zapała nas burza i teraz nagrywamy na gorąco i oby było dobrze. Tak więc jest to kuchenka składana od naszego widza, współtwórcy na YouTubie Mędzia. I cała historia tej kuchenki zaczyna się tak, że jak na zlocie Preppers Poland gadaliśmy z Arturem, no to niestety zobaczył kuchenkę zbita, potem zobaczył filmy z kuchenką zbita i się załamał, powiedział: nie chłopaki, ja wam przyślę kuchenkę. No i nam przysłał w takim oto ładnym futerale kondurowym albo jakimś materiałowym, zawsze mam problem z tym. Od razu mamy tutaj piękną szlufkę na pasek i tak. Cztery ścianki, podłoga i, że tak powiem, stabilizator. I tak, z samej kuchenki możemy zobaczyć, że mamy piękne logo Preppers Poland. Można było taką kuchenkę zakupić sobie na zlocie. My przyjanuszowaliśmy, chcieliśmy zaoszczędzić i nie kupiliśmy sobie takiej kuchenki, bo była jeszcze taka duża. To ją kupił Michał, sedecowy zawrót głowy. Pozdrawiamy Michała od razu na filmie. No i co, nie kupiliśmy, a kuchenka do nas sama przyjechała, więc widzicie, jak fajnie. Jesteśmy z 60 zł do przodu, bo nie pamiętam, ile kosztowały te kuchenki. Ale sam elementarz. Zawsze jest zabawy z tym składaniem. Ja już zdążyłem wygiąć jedną ściankę. To pamiętam, jak Michał się bawił bardzo w składanie na konwencie. Ale teraz, jak już sobie parę razy to poskładałem, to już będzie mi lepiej. Sam fakt, tylko trafienie w oczka jest najgorsze. No patrz, już nie trafiłem. Znowu wygnę? Nie. Chyba, że to jest to wygięte. A nie, wlazło. Dobra, teraz podłoga. Samą podłogę wsadzić to też jest trochę wyczynu. Żeby to się wszystko ładnie trzymało. Dobra. I co? I wyskoczyło mi z tego. O, dobra. I teraz tak. A, znowu złożyłem ścianki boczne obok, a ten, zobacz. O, teraz już będzie dobrze. Zapamiętać, wilki mają być po bokach. Wilki po bokach. Wilki po bokach i tak. Teraz usztywnienie. I teraz będzie największa zagadka ludzkości. Zawsze to trzeba doginać, przyginać i ja już wygiąłem tak jedną ściankę, przynajmniej te zaczepy. O. Wow, praktycznie weszło bezoporowo. Nie no, mogę być dumny, weszło praktycznie bezoporowo. Im więcej się składa i rozkłada, tym... Musimy jeszcze 10 prób zrobić tego nagrania, to wtedy będę to składał w kilka sekund. Potem zrobimy zawody na czas składania i rozkładania kuchenki. I tak, końcówka. O. I sama kuchenka. Tutaj mamy twarz robocika. Możemy tutaj dokładać sobie drewienka, kory brzozy, wacików kosmetycznych, patyków, trawy, kory, kawałków drewna, smolnych szczapek i wszystkiego, co nam do głowy przyjdzie. A już usztywnienie mi tu wyszło. I tak, możemy albo od góry, albo tutaj od dołu. Tutaj mamy ładną cyrkulację powietrza, tutaj jest logo, kto to zrobił, ładnie pokazane. My tego akurat nie będziecie widzieć, ale tak Mędziu to robił z kanału Mędziu, będziecie mieli link w opisie. I ja bym prosił naszego gościa specjalnego, żeby mi podał pas, który stoi w aucie, bo chciałem coś jeszcze pokazać. Poza tym. Moment, jeszcze chwila. Czekamy, aż maszyna losująca się zwolni. Zwolnienie blokady. Spokojnie, pas już idzie. Pas jest jeszcze świeżutki, jeszcze są... Witam. To jest Fiduś. Fiduś się na chwilę tylko pokazał.
I tak, o pasie będzie co innego, kiedy co innego. Chodzi o sam fakt tej kuchenki. Przykładowo mamy kubek stalowy. Możemy sobie zagotować wodę albo podgrzać posiłek. I jeszcze w ramach porównania tutaj mamy składanego esbita i mamy kuchenkę składaną z Preppers Poland. Pierwsza sprawa, to i to jest w zasadzie tak samo ciężkie, bo tutaj musimy nosić kostki i tylko używać tych kostek paliwowych esbita, które wyglądają tak. Na innych filmach widać, nie będę tego rozpakowywał. No i problem jest taki, że tym nie rozpalimy, jak nie mamy kostek. I tu już się robi, że tak powiem, dupa. A tutaj napchamy wszystkiego i się będzie palić, tylko musimy mieć zapałkę, krzesiwo albo zapalniczkę. Więc to jest w sumie lepsze, bo nawet zobaczcie gabarytowo, to zajmie tyle miejsca i możemy sobie przypiąć do paska, a to musimy wsadzić do kieszeni i trzeba mieć kostki. Czyli esbit jest gorszy, ale tak czy siak z sentymentu będę go nosił. No po co, kilka gramów więcej. Będę chudszy. No i to by było w zasadzie na tyle. Chciałbym podziękować w imieniu całej ekipy Włóczykija Arturowi za to, że nam wysłał ten wspaniały gadżet i w końcu będziemy mogli kulturalnie nagrywać jedzenie, a nie ciągle tym esbitem. I zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału, zostawienia łapki w górę, jeżeli masz taką kuchenkę składaną z Preppers Poland, zostawienia łapki w dół, jeżeli Ci się nie podoba, że opuszczamy esbita. Znaczy tak tylko w teorii. I zostaw po sobie komentarz, bo my lubimy dyskutować w komentarzu i zawsze to generuje jakieś statystyki i zasięgi. Tak więc do zobaczenia w następnych produkcjach.